W tym filmie na kilku przykładach omówię pojęcie dziedziny i zbioru wartości funkcji. I będą to przykłady zarówno takie realistyczne, jak i funkcje zadane po prostu wzorem. Może zacznijmy od tego, że szybko przypomnę, co to właściwie jest funkcja. Więc co? Funkcja ma swoją nazwę. No, naszą ulubioną nazwą na funkcję jest f. Ma argument, czyli bierze ona pewien argument. Wkładamy do funkcji pewien argument. Naszą ulubioną nazwą jest z kolei x. No i funkcja produkuje jakąś nową liczbę, którą powiedzmy nazwiemy y. No i można to sobie wyobrażać w ten sposób, że mamy takie pudełeczko, skrzyneczkę z napisem f. Z jednej strony wkładamy coś, liczbę x, a z drugiej strony wyjmujemy liczbę f od x, czy też y, prawda? I teraz to, co możemy wrzucać tutaj, to jest dziedzina. Czyli wrzucamy tylko x z dziedziny funkcji. A to, co wyjmujemy, to się nazywa zbiór wartości. Zbiór wartości f lub też obraz. Te dwa terminy są stosowane. Obraz f. No dobrze, i teraz przejdźmy do konkretnych przykładów. Więc pierwszy przykład jest taki realistyczny. No, Ignacy kosi trawę po 10 zł za godzinę. Opisz wzorem, jak zarobek Ignacego zależy od liczby przepracowanych godzin. Jaka jest dziedzina i zbiór wartości tej funkcji? Dobrze, więc może tak, niech i duże od Ignacy to będzie oznaczało przychód Ignacego, a g to jest liczba przepracowanych godzin, czyli g będzie argumentem. Czyli co, to nasza funkcja, no skoro za godzinę bierze 10 zł, jeżeli pracował g godzin, no to jego zarobek jest 10 razy g. No, czyli to jest zarobek Ignacego. No, a g to jest liczba przepracowanych godzin. No dobrze, i teraz zastanówmy się, jaka jest dziedzina tej funkcji. No, gdyby to tak po prostu nie było tej interpretacji, gdybyśmy nie mieli tego zadania, tylko zobaczyli funkcję 10g, no to oczywiście taką dziedziną byłaby wszystkie liczby rzeczywiste. No, ale w naszej sytuacji tak, no trudno sobie wyobrazić, aby Ignacy przepracował minus 2 godziny. Prawda? Czyli raczej dziedziną tej funkcji w tym zadaniu są na pewno liczby nieujemne, czyli g większe równe 0. Czyli to by było takie pierwsze przybliżenie. No tak, jeżeli chcemy być bardziej dokładni, no to właściwie trudno sobie wyobrazić też, żeby Ignacy przepracował na przykład pierwiastek z 2 godzin albo pi godzin. Tak? Czyli raczej to g musi być ułamkiem, no bo ostatecznie zapłatę odbierze w groszach co najwyżej. Prawda? Nie może odebrać pi złotych. Prawda? Żaden bank mu tyle nie wpłaci na konto. Wobec tego wydaje się, że g musi być raczej liczbą wymierną, czyli g to jest liczba wymierna. No i gdybyśmy chcieli być jeszcze bardziej dokładni, to oczywiście trudno sobie wyobrazić, no jak dokładnie tam Ignacy mierzy ten czas. Pewnie no z dokładnością co do minuty nie lepiej, prawda? Czyli raczej no nie może przepracować na przykład 332,8, prawda? Czyli 332,732 albo trzecich, tak? Równe g. No raczej trudno, żeby takie argumenty do tej funkcji wstawiać. Czyli właściwie g, jeżeli dokładność jest mierzenie w minutach, czyli g to by było, prawda, m przez 60, liczby postaci m przez 60, gdzie m to jest większe równe 0 i m jest całkowite. Więc jeżeli chcemy już być taki bardzo realistyczni, no to byśmy powiedzieli, że to są liczby postaci m przez 60, gdzie m jest liczbą całkowitą dodatnią. No i oczywiście również bardzo duże wartości są mało realistyczne, no powiedzmy g równe milion, prawda? Milion godzin raczej Ignacy nie będzie kosił tych trawników, ale z drugiej strony trudno powiedzieć dokładnie, dać jakąś ścisłe, górne oszacowanie, wobec tego z góry już może zostawmy, że to g może być dowolnie duże. No i teraz zbiór wartości, czyli dziedzina. Czyli dziedzina to są liczby wymierne dodatnie, nieujemne. To by było pierwsze przybliżenie. No tak dokładniej powiedzmy, że jeżeli czas mierzymy w sekundach, to,
to g to by było w godzinach, czyli to by były liczby postaci m przez, przepraszam, czas w minutach, m przez 60, gdzie m jest liczbą całkowitą nieujemną. Teraz zbiór wartości. No to jak g jest liczbą wymierną, pomnożymy ją przez 10, to pozostaje to liczba wymierna dodatnia, czyli w tym pierwszym przybliżeniu to by były liczby wymierne. Liczby wymierne większe równe 0. No a w tym drugim przybliżeniu, jeżeli m przez 60 to są nasze, to jest taka dziedzina, to jeszcze to pomnożę przez 10, czyli 10 razy m przez 60, to by było m przez 6, czyli liczby postaci m przez 6, gdzie m jest większe równe 0 i m całkowite. Więc taka by była dziedzina i taki byłyby zbiory wartości tej funkcji no przy tych dwóch dziedzinach. Dobrze, teraz zróbmy drugi przykład. Podobny. Agata udziela lekcji matematyki po 30 zł za godzinę z minimalną opłatą 20 zł. Czyli jeżeli nie zapracuje, jeżeli będzie pracowała krócej niż na 20 zł, to i tak pobierze 20 zł. Napisz wyrażenie opisujące przychody Agaty, no i znowuż dziedzinę i zbiór wartości. Więc może teraz znowuż, niech tym razem się funkcja nazywa a od g równa się. No i tak. Więc tak, no 30 zł za godzinę, czyli tu mamy 30g, no o ile zarobek przekroczy 20 zł. Czyli g musi być większe, równe, no skoro 30 za godzinę, to żeby zarobić 2, to musi 2 trzecie godziny. Czyli jeżeli g jest większe, równe 2 trzecie, no to 30 razy g. Jeżeli g jest mniejsze niż 2 trzecie, to Agata i tak bierze 20 zł, czyli to jest g mniejsze niż 2 trzecie, no ale większe od zera, prawda? Większe od zera, czyli trochę tam tej lekcji udzieliła. No i teraz jeżeli w ogóle nie udziela lekcji, no to sensownie jest napisać g równe 0. Tak, jeżeli g jest 0, no to przychód jej też jest 0. No i podobnie te uwagi dotyczące funkcji dziedziny w poprzednim zadaniu stosują się też do tego zadania, czyli g właściwie to jest większe równe 0 i g jest liczbą wymierną. I g jest liczbą wymierną, prawda? I znowuż, jeżeli chcemy tak dokładniej zbliżyć się do warunków tego zadania, to pewnie znowuż g by było liczbą postaci m przez 60, czyli znowuż dokładność mierzenia tego czasu byłaby w minutach. Tak, m większe równe 0, m całkowite. Znaczy to jest taka dokładniejszy sposób określenia dziedziny i znowuż od góry też realistycznie, no nie wiemy ile tych godzin, nie ma sensu na pewno wkładać g równe milion, ale z drugiej strony trudno nam precyzyjnie określić, no jakie jest maksymalne g, więc zostawiamy od góry tę dziedzinę nieokreśloną. I teraz zbiór wartości. No więc tak, 0 może dostać, jeżeli w ogóle nie będzie udzielać, no może dostać 20 zł, prawda? Lub więcej, czyli 0 lub 20 lub więcej. 20 albo więcej. Czyli tym zbiorem wartości byłyby takie zbiory liczba 0 i liczby wymierne. Większe równe 20. No teraz jeżeli tą taką bardziej precyzyjną dziedzinę byśmy zastosowali, no to znowuż by było 0 i liczby wymierne i liczby może niewymierne, tylko liczby postaci. No 30 razy m
przez 60, czyli m przez 2 i m to jest liczba całkowita. No i większa od 40. Większa równa 40, dlatego że minimalnie Agata i tak bierze 20 zł. Dobrze, więc to są te dwa przykłady. Przejdźmy do kolejnego. Kolejny przykład już jest taki bardziej abstrakcyjny, czyli mamy po prostu funkcję określoną wzorem 15x minus 12. No i teraz ogólnie przyjęta konwencja w takiej sytuacji, kiedy funkcja jest po prostu określona wzorem, jeżeli nie ma jawnie podanej dziedziny, to przyjmujemy, że dziedziną są te x, no, dla których tę operację opisaną tym wzorem możemy wykonać, czyli tutaj jest 15x minus 12, no więc x może być dowolną liczbą, prawda? Czyli tutaj dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste. Wszystkie liczby rzeczywiste. I zbiór wartości no i zbiorem wartości też są wszystkie liczby rzeczywiste, prawda? Czyli każdą liczbę rzeczywistą no, mogę zapisać w postaci 15x minus 12 dla pewnego x, prawda? Bo, czyli innymi słowy, jakbym się chciał zapytać, jakie musi być x, aby otrzymać y, które będzie 15x minus 12, to muszę to równanie rozwiązać ze względu na x. No i to wiadomo, prawda? Trzeba tak 12 przenieść na drugą stronę, czyli 2,15x to by było y plus 12 i podzielić przez 15, czyli x to by było y plus 12 przez 15. No to mi mówi, jeżeli chcę otrzymać y, to muszę wziąć x równe y plus 12 przez 15. I każdą liczbę y mogę w ten sposób otrzymać, czyli zbiór wartości jest równy dziedzinie. I to są wszystkie liczby rzeczywiste. Tak? Czyli zbiór wartości jest równy dziedzinie i to jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. No, kolejny przykład. F od x równe 2x kwadrat plus 5. I podobnie, dziedzina nie jest jawnie podana, więc dziedzina jest, to są te x, dla których ten wzór ma sens. No, każdą liczbę rzeczywistą mogę podnieść do kwadratu i potem pomnożyć przez 2 i dodać 5, czyli dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste. No a obraz, czy też zbiór wartości, no to co, to tu mamy x kwadrat, czyli na pewno 2x kwadrat, na każda liczba podniesiona do kwadratu rzeczywista, no daje liczbę nieujemną, czyli 2x kwadrat jest na pewno większe równe 0, czyli 2x kwadrat plus 5 jest na pewno większe równe 5. No, czyli obraz to będą wszystkie liczby rzeczywiste. Liczby rzeczywiste. Większe bądź równe 5. Dobrze, teraz kolejny przykład. Mamy funkcję f od x równe 1 przez x. No, tym razem nie każdą liczbę możemy tutaj podstawić, mianowicie no, przez 0 nie możemy dzielić, czyli dziedzina, no, ale to jest jedyna przeszkoda, czyli dziedzina to są liczby rzeczywiste różne od 0. No i zbiór wartości. No zastanówmy się, jaki jest zbiór wartości. No, podobnie każdą liczbę rzeczywistą możemy przedstawić w postaci 1 przez x z wyjątkiem 0. Prawda? Cokolwiek byśmy tutaj nie podstawiali za x, to taki ułamek 1 przez x nie będzie 0. Czyli tutaj zbiór wartości też będzie równy dziedzinie. Dziedzina. I to jest to samo co to, czyli wszystkie liczby rzeczywiste poza zerem. I przejdźmy do... Mamy tu jeszcze jeden przykład. Jaki jest zbiór wartości funkcji f od x? Tu powinno być x kwadrat, więc ja dopiszę. F od x równe x kwadrat minus 5, której dziedziną jest zbiór minus 1, 0, 1, 2. Czyli tu mamy taką sytuację, że dziedzina funkcji jest jawnie podana.
prawda? Czyli nie wszystkie te x, dla których ten wzór ma sens, tylko tych 5 liczb, czyli dziedzina. No to jest właśnie ten zbiór, minus 1, 0, 1, 2. No a teraz obraz, czy też zbiór wartości, no to trzeba po prostu zobaczyć, no, co możemy dostać, kiedy wrzucimy jedną z tych liczb. Czyli tak, jeżeli f od minus 1 to jest ile? Minus 1 do kwadratu minus 5, czyli 1 minus 5 to jest minus 4. Aha, czyli minus 4 możemy dostać. Potem jest f od 0, f od 0 to jest minus 5, więc możemy dostać też minus 5. F od 1, no f od 1 to jest 1 do kwadratu minus 5, to jest minus 4 i to już było. I f od 2, czyli 4 do kwadratu minus 5, czyli minus 1. No i więcej nie możemy dostać, bo już nie mamy więcej argumentów, czyli obrazem, czy też zbiorem wartości tej funkcji jest trzyelementowy zbiór minus 4, minus 5, minus 1.